Anna isn't giving up. She believes in me, believes in us, and for a good reason. Thousands of kilometers of track behind us, we are finally approaching Novosibirsk, a dead city concealing her hope for life, the medicine that could save her, somewhere in its cold, irradiated heart. A year ago, we left the poisoned ruins of Moscow. And now we are about to enter another city stiff in the murderous embrace of winter and radiation. Will we ever find somewhere to live on the surface? Maybe. But for now, we're returning back into the bowels of Metro. Back to save Anna. Witam wszystkich w kolejnym odcinku i zapraszam do rozgrywki. No i mamy z powrotem zimę. What do you know? We're here. Novosibirsk. I sure hope this time it's not another bunch of nuts. The bridges are undamaged and the radiation's climbing like crazy. I think there'll be no nutcases this time. The houses are undamaged too. Sam, what's with the radiation? 8 times higher than in Moscow and still climbing, Colonel. I think we better not stay outside for too long here. Are you ready, Artyom? Follow me. No, ostrożnie. The situation here looks more complex than we thought. Still, time is short, so we're taking the direct approach. Let's refresh the plan. Yermak! We'll take the Aurora south, to the Sibirskaya cargo station. I marked it! Stefan! Krist, Sam, Idiot and I will handle the Institute building in Akademgorodok. We'll pay a visit to the Railroad Museum on the way. There might be something for the Aurora there. I'm staying to guard the Aurora with Tokarev. Good. Artyom and I are checking the Institute's main building. Radiation is way too high here, so we'll try to get there through the metro. Well, let's get to it. Good luck, Spartans. Good luck. Good luck. Like a lake, my friend. Don't get carried away out there, because I know you. Good luck. Oj, słabo to widzę, słabo. Yes. Could you please watch over her for us until Artyom and I come back? Please? Of course. Teddy and I will be her guard. Will you help me, Teddy? Private Teddy, mission acknowledged. No. She's sleeping. Are you leaving? Yes. I hope we'll make it in time. Anna is strong. She'll be here for you. She definitely will. Just make sure you come back. Thank you, Katya. No to idziemy. Come in, Artyom. A, czyli mogę wejść, tak? Pożegnać się z Anią. The attack ended. I did my best. So you don't have to worry. Her pulse is strong. She's just exhausted. She'll probably sleep till tomorrow now.
No dobra. To nie przeszkadzajmy jej, niech śpi. Ruszajmy w drogę chyba. Come back soon. Seeing you would be the best medicine. Okay. Anna is strong. She will win this fight. Just make sure you come back. No postaramy się. Postaramy się. Your gear, Colonel, sir. Thank you. Artyom, this is no Moscow where you could loiter outside for months. Who knows what monsters live here? So think well what to pack. I'll be waiting at the car. No zajrzyjmy jeszcze do tego naszego plecaka. Gear up, Artyom. I cleaned your guns and put all the ammo and resources we had left in here. You're going to need it. Co tu my mamy? Broń to ja se sam wyczyściłem tak w ogóle. Mnie trochę tutaj oszukuje, no ale... Sobako, bójnik, kałach, zawór, bulldog, gatling, rewolwer i aszot. A gdzie jest mój, że tak powiem, tichar? Nie ma tichara. Wsiorpało tichara. No dobra. Nic więcej tutaj nie wykombinuję chyba. Skoro dodatkowych rzeczy nie mam. With it or on it. Mam nadzieję, że to pierwsze. You ready? Ready. We are. So Artyom. Here's your chance. Wiem, nie musisz mi tego mówić. Anna. We must make it count. No dobra, no przecież to jest wszystko jasne. Saddle up. O, on się tu wpakował? A ja gdzie? Artyom, promise me this one thing. You guys get there and back quickly. No dobra. Meet Anna, and we all go back to searching for a place to live. Dobra. Okay? Okay. Jaki fajny ten rozkładany podest. You keep overwatch. I'll be busy watching the road. Dobra. It's not squeaky clean, I'm sure. Dobra, spoko. Good luck, gentlemen. We are her last hope now. No i którędy my pojedziemy? Teraz w prawo może. W prawo, gościu! All those carriages stuck here. They failed evacuation, I presume. Let's try to get into this square behind the station. Metro entrance should be there. All right. Walking here would be easier, but we should minimize our exposure. So here goes nothing. Oj. So, how do you find the road to your dream? Do you wish we never set out? I can see that. No spoko, spoko. Well, let's put those feelings away for pewnie, że damy sobie radę, przynajmniej mam taką nadzieję. I think we can get out through there. Hold on. Okay. Oj. Ostro zakręt w prawo. Oj. Sople. Ale na szczęście nic nam nie zrobiły. Czyli w Nowosybirsku jest jeszcze gorzej, widzicie. No to co my zrobimy?
No jedź dalej, no jak możesz, no co tu się zatrzymujesz? Zwariowałeś? No zwariował! Wysiadł! Gościu! Wsiadaj! We're definitely not entering the metro through here. Too much snow. No prosto możemy jeszcze jechać, no. Co on kombinuje? Take the wheel, Artyom. I'll handle the navigation. Yes. The map here. No time for driving in circles. All right. No dobra. The map puts the metro entrance quite jaka maruda. Close to our position. Już jak jechał, to mógł jechać. No nic. Myślę, że ja to zrobię lepiej niż on. Droga prosta. Wielka mi nawigacja. No dobra, przejdziemy, mam nadzieję, pod tym. Przejechaliśmy. Dobra. All right, okay. Turn right. There's nowhere else to go. No jak w prawo. No tędy, tędy. On the left. Widzę. Don't rush it. We're done for if we get stuck. Go straight here. No dobra, dobra. Careful, Artyom. Careful. No, staram się, no. The weather's still getting worse, as well as the radiation. We can't stay here. Turn left. There. That way should take us back to the main road. No dobra. No i chyba daleko tędy nie pojedziemy, coś mi się wydaje. Another car pile. It seems like a tank passed through here. O kurde. Let's follow it. Damn. I hope the car could take us further. No, chyba żeśmy utknęli. Młynarz. Dobra. Wysiadamy. No idę. Idę. Ja szybciej idę niż on. No chodź. Najpierw poganiasz, a teraz opóźniasz. Marudny ten ten młynarz. Co wam powiem, to wam powiem, ale on jest marudny. Dobra. O! I co teraz? Gdzie on jest? O, masz! Teraz nie wyjdę stąd. O kurde. No to się ładnie urządziłem teraz, słuchajcie. A nie, on idzie tutaj, dobra. No i co dalej? Gościu. A, tędy mam przejść, tak? Dobra. Ojejku. Wow. Ojej, trzymam się. Dobra. Nie no, masakra taka wycieczka. Jest, dobra, chodźmy. No znajdźmy. Chyba tędy nie da rady. Może tędy, przez ten wagon. Jak tam żeśmy przez wagon przeszli, to może i tędy się uda, no właśnie. I'll help you open that. Let's do this. Oj, ciężko to. Zamarznięte wszystko. Dobra.
Skeletons all around. These have been here for at least 20 years. No niestety. And keep your eyes peeled. These guys can't hurt us, but the survivors might. We need to get to the Lenin Square station. The Institute is a stone throw from there. The metro isn't very deep here, and with the radiation so high, the locals probably didn't last long. It's a bit safer down here, though we've already taken at least triple the norm up there. Tu jest coś, ale ja nie mogę tego podjąć, widzę. The tunnels. This is just like back home. We're in our element here. Tu też ktoś jest, ale nie możemy nic podjąć, żadnej interakcji. What do you know? The air is breathable. Chciałbym jeszcze coś tutaj wziąć, jeżeli jest. Czyli co, bez maski możemy, tak? Dopompujmy może. Oj nie, chciałem z powrotem schować prądnica. No dobra, ten celownik niechby był. W razie co. Czekajcie, a co tam jest? Take a look around, Artyom. We need to get into the tunnel next to ours. Mhm. No dobra. A czekaj, tutaj, tutaj jest jakaś przestrzeń. Mówiłem, że się uda. Proszę bardzo. O kurde. No nie. No. Take this. O. Dobra. Are you okay? Nie, nie, spoko. Jest okej. Bring it on. O kurde! Dobra. O kurde! Aj! Dobra. Incoming! Get ready! Ja się trochę cofnę. Dobra. Tyle? These are probably related to the mutants from back home. O kurde. I guess we can handle these. Czekaj, tu jest jakieś wejście. Zaraz do ciebie przyjdę, tylko tutaj jeszcze se zerknę. Momencik. Bo tu coś może być fajnego. On by tylko leciał do przodu bez tego, bez chwili zastanowienia. A tu czasami są jakieś fajne ciekawostki. O, właśnie. Jedną z ciekawostek znalazłem właśnie. Tu kolejne jakieś tam. O, przyszedł za mną. Dobra. A tam dalej co? Jak ja przyszedłem, to on przyszedł za mną. Zamiast iść. A, tędy chyba nie przejdę, słuchajcie. Tu zawalone wszystko jest, patrzcie. No dobra. To czyli tam musimy iść.
Miałem, czuja. No jestem, już jestem. Co ty czytasz? Co to jest? Gościu. Nie słyszy mnie. Albo udaje, że nie słyszy. No widzę, że to przegnite wszystko. O, poczekaj. Tu są te grzybki. Ja sobie grzybki pozbieram tylko. On oczywiście nie patrzy na grzybki, bo po co mu grzybki? O kurde. Tu nie mogę przejść, widzę. Dalej. No dobra, nie mogę, to nie mogę. A, tu jesteś. Czyli on za nami idzie. Którędy ja nie pójdę, to on idzie za nami, patrzcie. I sobie idę po grzybka. On, widzę, nic nie zbiera. No idź! Nie, no zablokował drogę. No to idziemy, no kurde, no. Zablokował drogę i się dziwi, że ten, że idziemy, czy nie idziemy. O, coś tam poszło w górę. Tędy mówisz? No dobra. No jak miałem się wydostać? A, tędy! Dobra, spoko. No niestety. O kurde. Ale klimat. 1000 km later, and we're at an execution pit again. I wonder if they were called spies too. Jakieś ścieki się. Mamy notatkę. Kto ma ochotę, niech poczyta na stopklatce. No coś wzięliśmy. Tędy nie przejdziemy. Nie da rady. O kurde. These people died a year ago at most. There might still be survivors. Stay at the ready. Come on and watch out. Dobra. What could have happened here? They were all executed. It doesn't seem like a war at all. Zwaliło się, przecież ja tego nie dotykałem. Tam są grzybki. Idę po grzybki. Może. Nic mi nie jest. Myślałem, że będzie gorzej. Wszystko wydostałem? Wszystko. Idziemy? Kurde. O, masz. Teraz nie mogę wyjść. No ładnie. No to się wrobiłem teraz, słuchajcie. Jak ja mam stąd wyjść? No. No. I co ja teraz zrobię? Nie mogę stąd wyjść. Ale numer. Nie, no musi być jakiś sposób.
No nie. Nie wiem, czy ja się stąd teraz wydostanę, słuchajcie. Po co ja tu wchodziłem? Tu jest jakaś siatka, może po tej siatce bym jakoś dał radę. No ale już chwilami widzę, że niewiele brakuje. Ten młynarz, żeby się, kurczę, cofnął i zobaczył, że ja tu nie mogę się stąd wydostać. No kurde. Czekajcie, może jakoś dołem przejdę. Przejdę dołem, czy nie przejdę dołem? Może tu gdzieś jakieś przejście jest? No nie, nie ma przejścia żadnego. No nie wyjdę stąd. Niestety nie wyjdę stąd. No cóż, wczytajmy punkt kontrolny. Zobaczymy, gdzie nas cofnie. Tu nas cofnęło. Nie powinienem stamtąd po prostu wyłazić, no i tyle. Znaczy tam wchodzić. Niestety, musimy jeszcze raz to wszystko przejść. Ale Polak mądry po szkodzie. Stamtąd byśmy już niestety nic nie byli w stanie zrobić. To znaczy wyjść nie bylibyśmy w stanie. O, magnetofon mamy jeszcze. Możemy sobie odsłuchać. Teraz już wiemy, że coś tu jest, także można szybko zebrać ważne rzeczy. Tego najpierw weźmiemy. Tu było coś, czy nie było? Nie było chyba. Tędy nie dało się. Dobra. A, tu był grzybek. Dobra. No już nie wskoczę tutaj. No, za późno trochę to powiedział. Skusiłem się na grzybki. Skusiłem się na grzybki i bym utknął na wieczność. Coś tu? Nie. No widzę.
Ale jak grzybki zbieram. No biegnie za mną, biegnie. Coś jakiś wyłącznik? Nie ma nic. No dobra, dobra. Fajnie świeci ten flar. Trochę dopompujmy tego. They'd been defending with these armored trolleys, and when those were taken out, they blew the tunnel up. The reinforcements never arrived. Tu coś jest? Let's go to this station. Mogę się tam dostać? Czy niekoniecznie? Our old pal, the chyba nie. A full-blown siege. The defenders were protecting the station entrance. There were quite a few survivors here. Until they killed each other off. Looks like that lion must have been the one after all. Feels better. Life built on a lie. Or death born out of truth. Coś sygnalizuje mi, ale nic nie widzę żadnego. No to możemy sobie wyjść. Tylko co nam to dało? O, coś warczy. Słyszę, jak coś warczy. O, zapalmy. O, widać młynarze, gdzie jest jego flara. Co jest? Nie mogę tego podpalić? O, coś nie dopracowali gry. Another grave. This is where the battle ended. Let's check that gate out. It should lead to the next station. No, dobra. Tu jest jakiś wichajster do otwierania. Co? Co jest? O kurde. Dobra. Tyle? That was close. Damn it. Dobra, otwierajmy to. The dead rising. Come on. We walked right into their lair. Ani drgnie. A nie, poszło. Poszło, poszło, poszło. Dobra. That's enough. Let's go. No to chodźmy. Jakiś kosz? Koksownik? Nie wiem. Zaraz, moment. Jeszcze przed tym, jak tu przejdę, to jeszcze sobie zwiedzimy, co tu jest. To jest gdzieś na zewnątrz się wychodzi. To jest jakieś otwieranie. I stąd żeśmy przyszli. No dobra. Nic innego nie zostaje, tylko... So much dust. Abandoned a long time ago.
O, komputer z monitorem CRT. Niestety nie działa, bo nie ma prunda. Tu jakiś safe. No patrzę właśnie. Tu jakiś kabel. A czego to kabel jest jakiś chyba zasilający? A to w ogóle co, jakaś radiostacja? Ciężko wyczuć. Tu jakiś panel sterowniczy czy coś. Dziwne w ogóle pomieszczenie to. Tu nic nie ma. Każe mi szukać, a tu są puchy. No nie ma tu nic. Oj, młynarz, podpadasz mi. Każesz mi szukać, a tu nic nie ma. O, tu coś jest. No niech ci będzie. No szafki mamy. A ta pierwsza to co? Że nie mogę jej otworzyć, bo już chyba otwarta. Jedna tylko była. Dobra, tu mamy jakąś notatkę, przeczytajmy sobie. Kto chce, niech sobie zrobi stop klatkę i poczyta. Tu jakiś generator. Generator prunda. Tu jakaś szafka, ale nie, to nie jest szafka do otwarcia. Tu jakiś plan. Tu nic nie możemy zrobić. Jaki wentylator, widzicie? Kurde. Tunel wentylacyjny. No dobra, no to idź. Gościu, bo zablokowałeś przejście. No jak my tu przejdziemy? Raczej chyba nie przejdziemy. Cały czas po gotowi mam. Mówisz? O! Jakieś dziecko! Ucieka! Wow! Ach! Do czego my go gonimy? Ale szybki. Coś zgubił. Zgubił jakieś puszki, których ja nie mogę zresztą podnieść. No zaczekaj mały, nie uciekaj. No i gdzie on? A, tędy. Tędy poszedł, dobra. Tędy chyba.
No skąd ja mam wiedzieć? Jak on się tam znalazł? O kurde. Prędzej ja mogę tędy mogę przejść, a tu mam jakąś szafkę. Come out! We won't hurt you! No i nie ma. Zwiał! O! O! Grab him, Artyom! Stop! Where do you think you're going? Finally! Why did you run? Come on, speak up, soldier! Identify yourself! Private Kryl Klebnikov! Oskar, Rapid Response Unit! And you won't get another word from me, so you can kill me now! Alright, Private. We mean no harm to anyone. Just take us to your commanding officer. What do you mean you mean no harm? I'm from Moscow. Aren't you with them? Them? Yeah, I don't know who you mean by that. But if they kill children, we're definitely against them. So, you can take us to your commander. Why do you want to see him? We're on an important mission, details of which may only be disclosed to ranking officers. You just have to take us to them. Besides, you don't really have much choice. All right. No monkey business, mind you. No i? No nie ucieka już. Dobra. Which? It's Prospect, of course. Just one section to the Institute. We're close, Artyom. Wait. All clear. Dobra. Come on. Wait. You said you were close. But why do you need the Institute? You are persistent. Czekajcie. Tu są puszki. Jak ja je mogę? Kurde. O, jest, tutaj mogę. Tu mogę. Dobra, tu jest jeszcze. O kurde. Zachciało mi się puszek? Może tu jakoś się udało je... Kurde. Już wiem po co te puszki były. Dobra, spoko. Już się nic nie dzieje. No gdzie mam iść? Kurde. Kurde, nie zdążyłem wystrzelić. A niech to. No ładnie. Uff. Kurde, tam mi się skończyła amunicja. Tutaj, no patrzcie, nie ma nic. And we're done here.
Private Klebnikov! You can come out now. Hey, where did you go? Zwiał. Did he just run? How are we supposed to do? O kurde. No ładne halo. We shouldn't have taken eyes off him. A nie, jest. He's alive. Jest. It was only a couple of mutants. Are you really from Moscow? We are. I'm Colonel Miller, leader of a special task force. Artyom here is one of my subordinates. We came from Moscow on a train. Wow, this is cool. Wait a second, I'll open the gate. Ach, no dobra. Już myślałem, że kurde coś kombinuje. Młodzian. Ale na szczęście... Jak to kurde O, jest możliwość, dobra. Tych puszeczek sobie troszeczkę tutaj pozyskał. Bo szkoda, żeby się marnowały przecież. Dobra. Tyle puszek. One tu wiszą bezużytecznie. A mi się przydadzą, żeby na coś tam przerobić. Kurde, i tego nie mogę sięgnąć. No nic. Mówi się trudno. Tu dalej nie przejdę. Chyba, żebym stąd jeszcze go tą puszeczkę chwycił, ale nie. Nie da rady. No dobra, idziemy dalej. O, jakaś łazienka. Coś tu mi mignęło przez moment. Jakiś generator. Dobra, dobra, zaraz zobaczę. Ja muszę najpierw tutaj pozwiedzać co nieco. O, patrzcie, co jest. Co my tu mamy. Dobra, czekajcie, to ja już zamieniam się. O, to zamienimy. Pyk. I zabierzmy z tego... Ale sprzęcior. Dobra. O, coś się gotuje. Po mojemu to jest... Nie wiem. Czy ja tu widzę warsztat? Chyba. O? A change of plans. We found the survivors. They say the SATCOM center is still there. I'm going there for the map. Artyom takes the institute. Copy that, Colonel. How is Anna doing? She's asleep. Try to make haste there. Katya says Anna's going to have another attack soon. She's waiting. No, jeżeli ktoś ma ochotę poczytać, to zachęcam do zrobienia stop klatki i poczytania. Come again, Aurora. Over. O, coś tu było? You copy, Aurora. Over. Damn. Static again. Artyom, if his father had really found a clean place, this is a chance for Anna, for the boys, for all of us. A chance to have a real life. I'll go get that map. Meet me here once you recover the medicine. Then wait, we'll go get you the can't car. Go outside with the anti-rad. We still have three left. Mm. Dad was saving them for our escape from the city. Great, thank you. Artyom, get geared up in the meantime. Look, there's even a workbench. No jest, ale ja nie mogę z niego skorzystać. Like my real gun. Bo ktoś mi zablokował plecakiem. It might be of more use where you're going. No. Don't forget the ammo. Dobra. Tell me when you're ready. Dobra, dobra, spoko. Na szczęście. Don't forget to restore some filters, Artyom. Won't have time to do that later.
Wszystkiego na fulla mamy. Oprócz tego. Tell me, Kirill, how did you and your father end up the only survivors? Dobra. The green stuff. The anti-rat ran out. You can't survive without it. The fire station's rioted. Dzieło Szynowe. The war broke out. And then some died in combat, others in the fire. Not enough people to guard the entrances. Dobra, to zostawimy. The mutants broke through everywhere. Oh, I'm sorry. Oh, I'm okay. Don't worry. Niech będzie może ten celownik. Znaczy ta luneta razy 6. Sam już nie wiem. Dobra. As far as I understand, that ventilation is dobra. To the station. Yes, that one. Then you go through the station. Then take the right tunnel. Dobra. This thing is simple. Just take a shot. Wyczyszczone. Thank you. So, this is what had been keeping them all alive. No i co? Biorę. Are you ready? Good luck. Remember why we are in this. The life of my daughter, your wife, is in your hands now. Now go. No dobra. Zawsze mnie wysyła tam, gdzie największe ryzyko, no ale niech mu będzie. O, już się zaczyna. Już się zaczyna. Nic nie chcę mówić. No dobrze, słuchajcie, mamy 52,5 minuty tego odcinka, więc myślę, że na tym etapie rozpoczniemy sobie kolejny odcinek. A w tym momencie ja się z wami pożegnam. Dzięki za to, że dotrwaliście do końca. Trzymajcie się i zapraszam na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że równie emocjonujący jak ten. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!